Lokomotywa ważąca prawie 120 ton i 5 wagonów wykoleiły się między Polkowicami a szybem SW1. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Sprawę zbada specjalna komisja. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że przyczyną wypadku był zły stan torowiska. Pusty skład należący do Polmieć Trans ujechał w stronę kopalni Polkowice-Sieroszowice. Na prostym odcinku w miejscowości Kazimierzów lokomotywa wraz z wagonami wypadła z torów i sunęła się z nasypu. Ustawiacz składu trafił do szpitala na obserwację. Nikomu więcej nic się nie stało, mówi Anna Osadczuk, rzeczniczka KGHM. Trudno nam mówić przede wszystkim o przyczynach. Tak naprawdę będziemy więcej wiedzieć, kiedy porozmawiamy zarówno z maszynistą, jak i z jego pomocnikiem. Z tego co wiemy, to maszynista jest już w domu, poobijany, ale jest już w domu. Natomiast pomocnik maszynisty jest w szpitalu na obserwacji. Jest na pewno w szoku. Wykoleiła się lokomotywa wraz z wagonami. Skład miał w sumie, liczył 15 wagonów plus lokomotywa. Wykoleiło się w sumie 5 wagonów. 3 są całkowicie poza torowiskiem. Lokomotywa do nasypu nachylona pod kątem 45 stopni. Zanim rozpoczęły się jakiekolwiek prace w pobliżu wykolejonego składu, ze zbiornika lokomotywy wypompowano ponad 2 tony paliwa. Jeszcze dziś w nocy zostanie usypana droga, która ułatwi ciężkiemu sprzętowi dotarcie do pociągu. Na miejscu pojawi się specjalistyczny dźwig, który pomoże w podniesieniu lokomotywy. Pracownicy, którzy byli na miejscu, twierdzą, że lokomotywa nie została poważnie uszkodzona i raczej będzie nadawała się do dalszej pracy. Tor między kopalniami Rudna a Polkowice-Sieroszowice zablokowany będzie przynajmniej przez 2 dni. Dla polskiej miedzi oznacza to spore utrudnienia i straty. Najpierw będzie trzeba usypać żwir, na ten żwir dopiero nakładać betonowe płyty i dopiero wtedy będzie można puścić tam ciężki sprzęt typu na przykład dźwig, który będzie mógł podciągnąć te wagony do góry. Mówiliśmy dzisiaj o 2-3 dniach, ale już widać, że nie będzie to taka prosta praca i nawet może być 4 dni.